Czy macie czasem tak jak ja, że macie czegoś bardzo dużo i kiedy mówicie swojej rodzinie, najbliższej osobie, słuchaj, chyba tego już za dużo, muszę z tym skończyć, to ta druga osoba przynosi tego coraz więcej. Ja mam tak z książkami kucharskimi, które kocham. Lubię je czytać, lubię z nich korzystać, a ostatnio było tak, że jeżeli chodzi o przepisy i takie jadłospisy na 2 tygodnie, na 4 tygodnie albo na tydzień, korzystałam głównie z internetu. I tak popatrzyłam na te swoje półki i myślę, kurde, no mam fajne te książki, może pora po prostu korzystać z nich. Mam taką inicjatywę w parku obok mojego mieszkania. To są takie budki na książki. Możecie włożyć dowolną książkę, której już nie czytacie, nie podoba wam się, i wziąć inną, którą ktoś tam włożył. Z tych książek sama kupiłam chyba 2. Kilka dostałam od rodziny, od męża. A cała reszta jest właśnie z tamtego miejsca, z tej budki. Uważam, że to jest super inicjatywa. Dzisiaj przyjrzę się tym książkom, zobaczę też, które mogłabym w ten sam sposób odłożyć. Może nie wszystkie będę używać, to jest tylko część. Więc pomyślałam sobie, że przejrzę dzisiaj, ułożę jadłospis na tydzień i zobaczę, które z tych książek mogę odłożyć.
grzyb, nie super, ale wiecie co, pierwszy raz widzę taki przepis. Znaczy, nie, może nie pierwszy raz widzę, ale nigdy nie używałam proszku do pieczenia ani sody oczyszczonej do chleba żytniego. Robiłam do tej pory na zakwasie. Ale co, no chętnie spróbuję, no dlaczego nie? Taki jeden chlebek do dwóch chlebków myślę w tygodniu jakiś zaplanuję. I najwyżej albo zamrożę, albo się zje. Podejrzewam, że od razu się zje, bo to świeże, smaczne. Jeszcze coś wybiorę z tego, żeby był jakiś chlebek. Ten jest fajny. Chlebek z serem, suszonymi pomidorami, ale oczywiście nie lubię pomidorów suszonych. Ja na przykład lubię, ale dodaję zamiast suszonych pomidorów oliwki. I też jest spoko. Oj. Mogłabym to zrobić w sumie, tak mnie korci. Zrobię, słuchajcie, trzeba korzystać z tego, co mamy, a zawsze szukam w tym internecie, po tych Pinterestach anglojęzycznych, a tu kurczę, takie fajne przepisy. Chlebek ziołowo-serowy, no super. W ogóle jak się wchodzi do domu i pachnie chleb, ja uwielbiam to, tą taką atmosferę i nauczyłam się robić chleb na zakwasie i wszelkie takie pieczywo właśnie, żeby moje dziecko miało skojarzenie dzieciństwa z takim zapachem, z takim domem, z taką atmosferą. Myślę, że to jest bardzo fajne. No nie, no to też jest pyszne, kurczę, nie wiem, wiecie co, tego jest strasznie dużo fajnych przepisów. Na przykład taki chleb z fetą i szpinakiem mógłby służyć jako danie. No bo jeżeli plaster na przykład odkroicie, a weźmiecie na ciepło, to dlaczego nie? Ja wszystkie te przepisy na pewno zrobię zdjęcia, jak będziecie zainteresowani. Więc one będą. Ja chyba to zrobię, ale zobaczę, jakie są jeszcze inne. Chlebek wiejski też jest fajny. Nan. Co tu do nan trzeba? Chyba wszystko mamy, oprócz pistacji. Ale chyba bez pistacji też się obędzie. Zobaczmy dalej, co tu jeszcze jest. Paluszki chlebowe są bardzo fajne, robiłam. Wiatraczki z serem, pomidorami, spoko. O, mini focaccia z oliwkami. No, to mogłoby być fajne. To zrobimy z taką opcją właśnie do ręki, do lunchboxu, na kolację. Dobra, to strona jest 86. Mini focaccia. Czy jakieś jeszcze pieczywo będę na cały tydzień robić? No może z jedno. Focaccia z cebulą i rozmarynem. Tak. Dobra, pieczywo mamy obstawione na ten dzień. Teraz jeszcze brakuje mi kilka obiadów. Mam tu taką książkę, której jeszcze dobrze nie obejrzałam. Przepisy. No dobra, no to zobaczmy. Nie podoba mi się ta formuła. Nie jestem w stanie się skoncentrować, jak jest tak strasznie dużo przepisów na jednej stronie. Wolę na przykład jeden przepis, jedna strona. Chociaż jest to plus, że tak dużo przepisów macie w jednej książce. Zupa sycylijska. To może być fajne. Zobaczmy zupę sycylijską.
jest 365 dni. Coś bym jeszcze chciała na obiad po tej zupie sycylijskiej. Może to jest garść. Podchodzimy do książki. Zastanawiam się, czy ją trzymać, czy ją oddać. Musiałabym zrobić kilka przepisów stąd. Przynajmniej mieć poczucie, że sprawdziłam. Może zobaczę indeks, bo mam ochotę z piekarki jak to zrobić. Gdzie to są z piekarki? O, z piekarki. Ziemniaków z kaszyczkiem, z kurczakiem, czy z kurczakiem, no to robię z kurczakiem tak. Z mielonym mięsem, a ziemniaczana 68. O, to jest fajne. Zapiekanka ziemniaczana. Prawda. 68, 365 mili, zapiekanka ziemniaczana. Zobaczmy, co tu jeszcze mają w indeksie. Jeszcze piąteczek. Lubię bardzo tą książkę. Ona ma właśnie taki interfejs, który mi się podoba. Czyli macie po prostu przepis na jedną stronę, mogę zobaczyć, jak wygląda. Także ja lubię tak jakby rozplanowanie przepisów. Zdjęcie nie musi być super, chodzi mi o samą czytelność tego. No i szukam czegoś fajnego. Krem czosnkowy, super. Krem. Planka. Fajna sprawa, może któregoś dnia bym zrobiła. Może tutaj, gdzie jest... O, kartoflankę zrobię.
Klamka, strona 19 z rodzinnej. Rodzinna. Tyk. I co? I brakuje mi, może jeszcze jakąś dupę jedną zrobię. Szaszłyki, może którąś kolację bym sobie szaszłyki zrobiła? Tak. Szaszłyki. Strona 24. Rodzina. Kucharska książka. O, zaczęło mi się wyznaczanie akurat do wzdłuż końcu. I to chyba wiecie, co wszystko. Tak. Także to wszystko. No słuchajcie, zrobiłam jadłospis na tydzień. Wzięłam pod uwagę 1, 2, 3, 4, 5 książek. Rozplanowałam sobie tak, że w 2 dni mam jeszcze zupę oprócz obiadu, krem czosnkowy i kartoflankę. Dużo z Pascala książki wzięłam, zobaczymy. Fajną rzecz zaplanowałam, zupę sycylijską, zobaczymy jak smakuje. Zapiekanki, zawsze dobra sprawa, zapiekankę ziemniaczaną ostatnio robiłam, tutaj był inny przepis, z chęcią spróbuję. Gołąbki też, super, to jakiś inny sposób robienia tych gołąbków, także to będzie taki tydzień eksperymentalny. Zaplanowałam 4 wypieki takie do ręki, na kolację, zobaczymy do lunchboxu, zobaczymy jak to wyjdzie. Focaccie, mini focaccie, bułeczki, nie pamiętam z czym one były, ale były jakieś świetne, chyba z serem jakimś. I chlebek. Ja te wszystkie przepisy zaraz obcykam i umieszczę tu. Także słuchajcie, zapraszam w następnym tygodniu pewnie, jak będę robić te wszystkie rzeczy. Zobaczymy jak wyjdzie ten mój proces pod tytułem wykorzystywanie książek. Na razie poszło to bardzo sprawnie. Zajęło mi to 15 minut. Zobaczymy jak będzie z gotowaniem.